Cześć, nazywam się Asia Śliwka i jestem współwłaścicielem oraz kanclerzem biznesowej uczelni Jasbiro, w której kształcimy przedsiębiorców, właścicieli małych i średnich firm. I tym filmikiem chciałabym zaprosić Cię na najbliższe turkusowe śniadanie, które odbędzie się 9 lutego o godzinie 9 rano, a głównym tematem będzie sposób, w jaki myślą przedsiębiorcy. Zebrałam dla Ciebie na podstawie moich ponad 10-letnich doświadczeń w ramach prowadzenia uczelni i pracy na co dzień z setkami przedsiębiorców, dla których tworzymy kursy, studia i różne programy edukacyjne, 5 kluczowych w mojej opinii obszarów, w ramach których pomiędzy pracodawcami, przedsiębiorcami i pracownikami zwykle dochodzi do największej ilości tarć, największych nieporozumień i największych konfliktów. Będzie to spotkanie, które adresuję zarówno do właścicieli firm, ale również do pracowników, którzy być może myślą o tym, żeby awansować lub też myślą o tym, żeby założyć swój własny biznes. Jak myślą przedsiębiorcy, jakie są różnice w postawach, w sposobie podejścia do życia. O tym wszystkim będzie na spotkaniu 9 lutego o 9:00. Do zobaczenia.